Witamy w gminie Tomaszów Lubelski, która położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, blisko granicy polsko-ukraińskiej, przy drodze krajowej nr 17. Na jej terenach rozciąga się jeden z najpiękniejszych regionów w naszym kraju – Roztocze. Znajdziecie tutaj rozległe malownicze lasy, szachownice pól, tętniące życiem łąki, stawy i rzeki. Wypełnia je śpiew rzadkich ptaków chronionych w programie Natura 2000 oraz rezerwaty przyrodnicze i geologiczne. Smak i zapach tego czystego i nieskażonego środowiska można poczuć i posmakować w tradycyjnych miejscowych miodach i produktach pszczelich. Gminę zamieszkują ludzie, którzy śmiało patrzą w przyszłość, lecz ciągle pamiętają o swoich tradycjach i historii. Na terenie gminy Tomaszów Lubelski istnieją ślady cywilizacji starych jak egipskie piramidy, zaś zwyczaje przodków wciąż są żywe. Mieszkańcy tworzą skanseny, kultywują tradycyjne metody pracy, przyrządzają tradycyjne potrawy oraz obchodzą tradycyjne obrzędy i uroczystości. Gmina Tomaszów Lubelski jest dobrym miejscem nie tylko na zwiedzanie, ale również na zainwestowanie i zamieszkanie. Tutejsi przedsiębiorcy to nie tylko małe, lecz dobrze prosperujące gospodarstwa i firmy. To również duże przedsiębiorstwa cieszące się wsparciem lokalnego samorządu. Powstają nowe drogi, obiekty użyteczności publicznej oraz udogodnienia dla mieszkańców. Rozbudowuje się infrastruktura turystyczna, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne oraz historyczne. Wspiera się ekologię i alternatywne źródła energii. Aktywnie wykorzystuje się finansowanie zewnętrzne, dające nowe możliwości w rozwoju okolicy. Łatwo tutaj o malowniczy zakątek, gdzie można znaleźć miejsce dla siebie i zamieszkać. Gmina Tomaszów Lubelski jest wyjątkowa pod wieloma względami. Czyste środowisko, perspektywy rozwoju, ale również ciągle żywa tradycja i historia stanowią atrakcyjną kombinację, dzięki której mieszkańcom żyje się tutaj dobrze, firmy się rozwijają, a turyści coraz częściej zaglądają w te urocze strony. Do zobaczenia w gminie Tomaszów Lubelski.